Cześć, ja jestem Willy i witam was w filmie, w którym chciałbym podsumować rok 2021 na moim kanale, powiedzieć wam, co planuję na kolejny rok, a także odpowiedzieć na kilka pytań, które często mi zadajecie, przede wszystkim na to jedno ważne pytanie, co to się takiego stało, że ja zacząłem częściej nagrywać. Zanim odpowiem na to pytanie, to będę musiał wcześniej odpowiedzieć na inne pytanie, a mianowicie, dlaczego ja w ogóle nagrywam filmy na YouTubie? Ja nagrywam filmy na YouTubie po prostu dlatego, że lubię nagrywać filmy na YouTubie. Wiem, że są ludzie, którzy lubią te filmy oglądać. To może się wydawać oczywiste, no bo czemu ktoś miałby nagrywać filmy na YouTubie, kiedy tego nie lubi? Ale powiem wam, że to jest coś, co się zdarza i to całkiem często. Są YouTuberzy, którzy nawet nie tyle, że nie lubią, ale oni nienawidzą nagrywać filmów na YouTubie, ale wkopali się w taką sytuację, że YouTube stał się ich źródłem utrzymania. Mają jakieś tam kredyty, leasingi, jakieś wypasione mieszkanie z 5 dziwkami, które muszą spłacić. Muszą napierdalać te filmy, nawet jak im się nie chce, nawet jak nie lubią. U mnie szczęśliwie tak nie jest. YouTube to jest coś, co ja po prostu robię, bo chcę. Ja oczywiście zarabiam pieniądze na YouTubie. Jeszcze mnie nie pojebało do reszty, żeby móc zarabiać pieniądze na robieniu czegoś, co lubię i nie skorzystać z takiej okazji. Natomiast dla mnie to jest taki pozytywny efekt uboczny, a nie coś, co mnie zmusza do robienia filmów. Tak czy inaczej, w ten sposób dochodzimy do odpowiedzi na kolejne pytanie. Dlaczego nagrywam filmy tak rzadko? Dlatego, że nie muszę robić tego częściej. Jak już mówiłem, ja nie nagrywam filmów dla pieniędzy, a to oznacza, że jak mi się nie chce nagrywać, albo nie mam pomysłu, albo ścigam je FBI, no to po prostu mam wyjebane w tego YouTube'a. Jakby tego było mało, to w ostatnich latach zajmowałem się programowaniem. No i po tych wszystkich godzinach spędzonych przy komputerze na programowaniu nie chciało mi się znowu siadać do komputera po to, żeby nagrywać filmy na YouTube'a. Moje lenistwo plus to, że i tak już siedziałem dużo przy komputerze, no i tak to wyszło, że wrzucałem po kilka filmów w ciągu roku. No i teraz jak już wiemy, jak wyglądało moje podejście do YouTube'a, jak wyglądała moja sytuacja kilka lat temu, no to możemy wreszcie przejść do tego najważniejszego pytania, dlaczego zacząłem nagrywać filmy częściej. Cofnijmy się do roku 2019. Jak już wcześniej mówiłem, zajmowałem się wtedy programowaniem i w pewnym momencie znudziły mi się te projekty, którymi się zajmowałem. Znałem, że to jest dobry moment, żeby zwolnić się z pracy, zrobić sobie miesiąc wakacji, a potem rozejrzeć się z jakimiś projektami, które będą bardziej ciekawe. No i prawdopodobnie tak by się to wszystko potoczyło, gdyby nie to, że kiedy miałem rozglądać się za tą nową pracą, pojawił się COVID. Niezależnie od tego, co kto sądzi o COVID-zie aktualnie, to na początku roku 2020 to była duża niewiadoma. Ludziom zaczęło kompletnie odpierdalać, zaczęli wykupywać masowo papier do dupy, pojawiły się jakieś obostrzenia, ogólnie ta sytuacja była dziwna i nie wiadomo było, do czego to wszystko zmierza. Uznałem, że poczekam sobie jeszcze trochę, zobaczę, jak ta sytuacja się rozwinie, no i dopiero wtedy poszukam jakiejś pracy. W wyniku tego znalazłem się w takiej sytuacji, gdzie miałem bardzo dużo wolnego czasu i z tego nadmiaru wolnego czasu przyszło mi do głowy, że w sumie mógłbym zająć się YouTube'em. No bo mam ten kanał od wielu lat, mam na niego wyjebane od wielu lat, mam mnóstwo wolnego czasu. Co szkodzi, żeby spróbować wziąć się za tego YouTube'a porządniej. Wiadomo, że nie może tak porządnie jak niektórzy inni YouTuberzy, którzy tam spędzają po 8-10 godzin dziennie. Wiadomo, to dalej ja nie podchodzę do YouTube'a jakoś mega poważnie, natomiast postanowiłem poświęcić mu więcej godzin niż poświęcałem wcześniej, no i zobaczyć, w jakim kierunku się to rozwinie. No i to jest właśnie odpowiedź na to, czemu zacząłem częściej nagrywać. Przypadek. Tak naprawdę jakby nie było COVID-a, albo jakbym wtedy wpadł na pomysł, że mogę po prostu zatrudnić się gdzieś zdalnie, no to prawdopodobnie nigdy bym jakoś tak bardziej nie wrócił do tego YouTube'a. No ale co, tak się nie stało. Cały ten dziwny eksperyment poszedł zadziwiająco dobrze i trwało aż do dziś. W 2021 roku nagrałem więcej filmów niż przez poprzednie 3 lata. Udało mi się także nagrać przynajmniej jeden film w każdym miesiącu. To jest sytuacja, która ostatni raz miała miejsce na tym kanale 7 lat temu. Dlaczego moje filmy się zmieniły? Dla tych wszystkich, którzy nie mają pojęcia, o czym ja teraz pierdolę, bo wydaje wam się, że te filmy są takie same od wielu lat. Jeśli tak uważacie, no to zajebiście. Nie widać zmian, no to nie ma żadnego problemu. Natomiast prawda jest taka, że pojawiło się całkiem dużo zmian w moich filmach i wiem, że niektórym osobom mogą się te zmiany nie spodobać. Przykładowo to, co może się nie podobać wielu osobom, to to, że w filmach jest więcej montażu, że jest więcej cięć, że tempo filmów jest wyższe. Niektórym może się nie podobać, że filmy są krótsze, chociaż tak szczerze mówiąc, one nie są krótsze pod względem ilości treści. Ja kiedyś po prostu nie wycinałem tych kawałków, gdzie nic nie gadałem, albo nic się nie działo, albo w ogóle, które były do dupy i nic nie wnosiły do filmu. Teraz zacząłem to wycinać i tak naprawdę jak macie film, który trwa 8 minut, to jakbym go zrobił kilka lat wcześniej, no to on by miał po 16 minut. Inna zmiana, która może się nie podobać, to to, że moje filmy są mniej patologiczne niż były, powiedzmy, w czasach GTA 5. Zwyczajnie mnie to jakoś znudziło i postanowiłem, że pójdę bardziej w kierunku ciekawostek niż jakiejś tam wymuszonej patologii pchanej na siłę. To były tylko niektóre przykłady, bo takich zmian wprowadziłem znacznie więcej na przestrzeni lat. Jeśli ktoś te zmiany zauważył i one mu się podobają, no to zajebiście. Rozumiem też te wszystkie osoby, którym się te zmiany nie podobają, tak? Wszystkie te osoby, które chciałyby, żeby wrócił ten stary Willy Extreme z czasów GTA 5, może nawet ten z początków mojego
mojego YouTube'owego spierdolenia, czyli jak robiłem jeszcze te filmy z Iwoną. Jak śmiesz sprzedawać dzieci pod łasuko, to mogli być moi widzowie. Rozumiem, czemu wolelibyście, żeby tak było, ale niestety tak się nie stanie. Każda z tych zmian została dokonana, dlatego że ja uważam, że ona jest niezbędna do tego, żeby ten kanał po prostu przetrwał kolejne lata, żeby mi się nie znudziło nagrywanie filmów. To jest podejście, które jest takie same, odkąd ja założyłem kanał na YouTubie. Mogę wam nawet dać taki bardzo dosadny przykład. Dawno, dawno temu, jak jeszcze nagrywałem filmy z użyciem syntezatora mowy Iwona, to pojawił się taki moment, kiedy zauważyłem, że czasy Iwony się kończą. To wszystko po prostu nie ma przyszłości na YouTubie. Jeśli ja chcę, żeby ten kanał jeszcze pociągnął ileś lat, muszę wyrzucić Iwonę i muszę zamiast tego nagrywać do mikrofonu. To była trudna decyzja, dlatego że Iwona nadaje filmom taki specyficzny, wyjebany klimat. Na szczęście mama topiła mnie w wannie jak byłem mały, więc nauczyłem się pływać. To jest klimat, którego ja nie byłem w stanie odwzorować swoim zasmarkanym głosem przed mutacją. To jest motyw z GTA. Teraz dodzwońmy się. Roman, spierdalaj. Kiedy dokonałem tej zmiany, to pojawiło się dużo negatywnych komentarzy, że bez Iwony to już nie jest to samo, że tajemnice i ciekawostki muszą być z Iwoną, że albo ją przywrócę, albo oni przestaną oglądać moje filmy. Te komentarze były uzasadnione. To nie była zmiana, która sprawiła, że moje filmy stały się lepsze. To była zmiana, która była po prostu nieunikniona. Z czasem oczywiście te negatywne komentarze przestały się pojawiać, bo ludzie, którzy nie byli w stanie zaakceptować tej zmiany, po prostu przestali mnie oglądać. Ta zmiana sprawiła, że wtedy moje filmy stały się gorsze, natomiast w długoterminowej perspektywie to była chyba najlepsza decyzja, jaką podjąłem. Ja nie wyobrażam sobie, żebym aktualnie miał porównywalnej wielkości kanał i dalej klepał te filmy z Iwoną, przecież chuj bym je strzelił, już nie mówiąc o tym, że ludzie by pewnie tego nie chcieli tak oglądać. Tak czy inaczej, to jest to moje podejście do zmian na kanale. Jeśli coś się zmienia w moich filmach, to niekoniecznie dlatego, że uważam, że to jest dobra zmiana aktualnie. Nie uważam, że wszystkim widzom się spodoba i mam wyjebane na to, czy wszystkim widzom się spodoba. Jeśli komuś nie podoba się jakaś zmiana, nie może jej zaakceptować, no to trudno. Jest milion innych kanałów na YouTubie, które można oglądać. Nie będę deklarował żadnej daty, więc może zacznę streamować w lutym, może zacznę streamować w grudniu, nie wiem. Chciałbym rozwiązać wszystkie kwestie techniczne, zanim zacznę streamować. Przykładowo zastanawiam się, czy powinienem streamować na YouTubie, czy na Twitchu. Twitch ma na pewno lepszy czat. YouTube znowu nie ma jakichś debilnych zasad, typu, że powiesz jakieś słowo, którego nie powinieneś i dostajesz bana. A jakbym streamował na YouTubie, no to czy powinienem na tym kanale, czy może założyć oddzielny kanał na potrzeby streamowania? I są jeszcze dziesiątki innych kwestii technicznych, które chcę ustalić, zanim zacznę streamować. Wiem, że mógłbym po prostu powiedzieć, a pierdolę, to odpalam streama i zobaczę, jakie tam problemy wyjdą i wtedy znajdę rozwiązanie, ale ja też wiem, jak to się skończy, tak? Trafię na jakiś jeden potężny problem techniczny, dojdę do wniosku, że w sumie to mi się nie chce nad nim myśleć, pierdolę te streamowanie. Nie, ja chcę najpierw sobie zaplanować, jak dokładnie ten proces streamowania będzie wyglądał, a dopiero wtedy się za to zabiorę raz a porządnie. Niestety nie wiem, ile mi to zajmie. Na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć, jak będzie wyglądała przyszłość różnych serii na tym kanale. Ciekawostki San Andreas będą kontynuowane, potem także chciałbym zająć się Vice City i GTA 3. Pojawią się także odcinki z GTA 5, jeden miał być tak naprawdę w grudniu, ale nie chciało mi się, więc będzie w styczniu albo lutym. Możliwe, że będą jeszcze ciekawostki z Red Dead Redemption 2, ale nie jestem co do tego przekonany. Jakbyście byli zainteresowani czymś takim, to piszcie w komentarzach, bo ja mam wątpliwości, czy jest po prostu sens ożywiać tą serię. Planuję także nową serię Tajemnicy Ciekawostek. Ona będzie utrzymana w podobnym stylu co ciekawostki z Google Maps, natomiast nie będzie tam Google Maps. Po prostu w każdym odcinku zajmiemy się kilkoma ciekawymi bądź tajemniczymi rzeczami. Szczegóły tego wszystkiego będę musiał sobie jeszcze przemyśleć. Ciekawostki z Google Maps będą kontynuowane, aczkolwiek będą pojawiać się rzadziej, bo nie chciałbym po prostu wypalić się w tym temacie. I wreszcie mamy mitomanię. To jest coś, o czym często piszecie w komentarzach. Na pewno nie planuję mitomanii z GTA, dlatego że tam po prostu nie zostały żadne sensowne mity, natomiast mitomania z prawdziwego świata to jest coś, co mogłoby się wydarzyć. Tak naprawdę to już się kiedyś wydarzyło. Ja zrobiłem jeden odcinek takiej mitomanii. Dla mnie ten film to jest dno, ścierwo, gówno. Natomiast wielu ludziom się spodobał, więc nie mam pojęcia, jak ten świat działa. Natomiast można by spróbować jeszcze kiedyś zrobić jakieś kolejne odcinki mitomanii. Może coś bardziej sensownego z tego wyjdzie. No a może po prostu mitomania znajdzie się jako część tej nowej serii Tajemnic i Ciekawostek, tak? Tam mogą się przecież pojawić jakieś mity, tylko nie będę... Bla, 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 zamknij pysk.